można wyczytać z gestów Władimira Putina? Pentagon analizuje każdy ruch, postawę, mimikę, a nawet ton głosu rosyjskiego prezydenta. Czy tym sposobem da się przewidzieć zachowanie przywódcy? Nie jest jedynym, którego mowę ciała specjaliści biorą pod lupę. Czy rzeczywiście ruch ciała może zwiastować jakiś ruch polityczny? Adam Feder. Nawet kiedy człowiek nic nie mówi, to dużo mówi. Mówi Grzegorz Załuski, który bada mowę ciała, czyli wie, co mówi. Co mówią ci ludzie za pomocą języka ciała? No ci mówią tylko to, że są wypoczęci, zrelaksowani. W ogóle się w głowie nie mieści. To co mówi Władimir Putin, kiedy jak mówi, to jednocześnie drapie się. Często jest to pod wpływem stresu i ten stres nie zawsze musi wynikać z kłamania, chociaż kłamanie samo w sobie jest potężnym stresem. Tak? Więc jeżeli wynika... Zależy dla kogo. Oczywiście zależy dla kogo i zależy jaka jest waga problemu. Zachodzi podejrzenie, że kiedy Władimir Putin drapie się po nosie, to mija się z prawdą. To, że u Pinokia rósł nos, niekoniecznie jest fikcją, tak? Bo jest pompowana krew i ten nos zaczyna nas swędzić, więc to jest oczywiście jeden z sygnałów. Ale nie ma pewności. Dlatego te gesty, także postawę, ruchy gałek ocznych i mimikę, tembr głosu. Studiuje cały zespół specjalistów w Departamencie Obrony USA. Nie kazaliśmy badać mowy ciała Putina. To, o czym mówimy, to taki ogólny program badania mowy ciała znanych ludzi. Nasi badacze analizowali pana Putina w 2008 razem z prezydentem Miedwiediewem i ponownie w 2012 roku. Czyli przeanalizowano, co Putin mówi, kiedy siedzi i macha nogami. Niepewność nieudawaną, niezaprogramowaną, rzeczywistą. Widać tą niepewność, jakby badał podłoże. Czy ma twarde podłoże, czy może lód, który za moment się zapadnie. Jest jasne, że Putin nie panuje nad stopami, ale dobrze opanował machanie palcem. To jest element, który na pewno był wytrenowany przed, myślę, że nawet przed lustrem. No i oczywiście groźna twarz Lamparda. To jest Lampard przyczajony, przygotowany do skoku. Ludzkie oblicze, tak dobrotliwe. Putin ma też wytrenowane. Ale i tak, jak się Putinowi zajrzy głęboko w oczy i popatrzy na brwi, to można czytać. To jest połączenie zdziwienia z dezaprobatą. Ciekawy też układ ust w ciup, tak? Czyli tak jakby po prostu wzruszył się. I co z tego wynika? Tyle wynika, że Departament Obrony USA wydaje na badania $300,000 rocznie. Jesteśmy w stanie ocenić, po pierwsze, czy mówi prawdę, czy nie. Po drugie, czy sam wierzy w to, co mówi, czy wręcz przeciwnie. Po trzecie, czy groźby na przykład należy traktować poważnie, czy też niepoważnie. Czyli Putin mówi, kiedy nic nie mówi, bo akurat lepi garnki albo głaszcze zwierzęta. I kiedy ujeżdża konia, to też mówi za pomocą tu. Nawet bez zbroi kruszę skały. Tak, to jest właśnie ten obraz. Adam Feder, Wiadomości.